Dzień dobry Państwu, Krzysztof Pączkowski, zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Naszym gościem będzie dziś pan Mirosław Budzicki, stratek w PKO BP. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Mirosławie, chciałem dzisiaj porozmawiać o tym, jak na przestrzeni ostatnich miesięcy wzrost cen produktów i usług wpłynął na siłę nabywczą naszych portfeli. Wraz z ożywieniem gospodarczym obserwujemy ostatnio zjawiska inflacyjne, które są coraz bardziej widoczne zarówno w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych i na rynku europejskim. Z drugiej strony eksperci uspokajają, że maj, ewentualnie czerwiec, to ostatnie miesiące z tak wysokim wzrostem cen. Przypomnijmy, że według GUS inflacja w maju wyniosła 4,7%. Może zaczniemy jednak od rynku paliwowego. Tutaj ceny podskoczyły w ciągu roku o 33%. Skąd ta gwałtowna zwyżka, która może szczególnie niepokoić kierowców? Czy ten trend jeszcze utrzyma się, szczególnie że jesteśmy obecnie w okresie przed wakacjami? Ceny paliw wzrosły przede wszystkim ze względu na wzrost cen surowców energetycznych na świecie. To był główny czynnik powodujący wzrost cen paliw na stacjach, ale również widać było efekt osłabienia złotego. Czyli mamy takie dwa efekty, ale też warto pamiętać o charakterze tego wzrostu cen surowców. To ma bardzo istotne znaczenie przy analizie procesów inflacyjnych. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że rok temu ceny ropy gwałtownie wzrosły na skutek pandemii. Doszło do sytuacji nawet takiej, w której ceny terminowe w Stanach kształtowały się na poziomach ujemnych, co wydaje się taką sytuacją niemożliwą do odnotowania, a jednak tak było właśnie ze względu na efekt pandemii. Wówczas wszyscy obawiali się o wzrost popytu, właściwie o jego brak. Z jednej strony, a z drugiej strony o to, że nadwyżki ciężko będzie odebrać dostawcom i to właśnie spowodowało tak dziwną sytuację na rynku. Ale od tamtego momentu, od przełomu pierwszego, drugiego kwartału zeszłego roku, ceny bardzo mocno rosną. I w tym momencie, jeżeli porównujemy ceny obecne z cenami sprzed roku, no to osiągamy tak wysokie dynamiki. Stąd właśnie jednym z takich głównych komponentów, które ciągną inflację w górę, są ceny, szeroko pojęte ceny surowców, w tym oczywiście ceny ropy naftowej, które powodują wyższy koszt transportu. Tak naprawdę można powiedzieć, że w maju dopiero osiągnęliśmy poziomy sprzed pandemii. To też tak obrazowo można pokazać, jak silny był ten spadek cen na przełomie pierwszego, drugiego kwartału, od którego właśnie obserwujemy ten trend wzrostowy. Właśnie chciałem się spytać o koszty transportu, bo ceny paliw, wiemy, przekładają się na koszty transportu. Jak to wygląda w przypadku produktów konsumpcyjnych pierwszej potrzeby, takich jak żywność czy artykuły przemysłowe? W ostatnich miesiącach widzieliśmy drożejące produkty na półkach sklepowych. Jak to obecnie wygląda i jaki trend tutaj będzie dominował w najbliższym czasie? Oczywiście ceny ropy naftowej, koszty transportu podbijają ceny usług i produktów konsumpcyjnych, ale również ten wzrost jest podtrzymywany przez wzrost innych cen surowców, na przykład przemysłowych. Ten efekt widzimy chociażby we wskaźnikach inflacji producentów, które pokazywane są przez wskaźnik PPI. Też widzimy w ostatnich miesiącach rosnące ceny surowców rolnych, które oczywiście wpływają na bardzo istotny komponent inflacji, którym są ceny żywności. Ten trend, który obserwujemy na rynkach towarowych, wynika przede wszystkim z oczekiwań na wzrost gospodarczy w kolejnych latach, co oczywiście implikuje wyższy popyt na surowce. Z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście ma to też wpływ na to niski poziom odniesienia, o którym wspomniałem wcześniej. Zakładamy, że w najbliższych latach wzrost gospodarczy będzie utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie w gospodarce globalnej. No i to oczywiście powinno sprzyjać wyższym cenom surowców. I tutaj w kontekście dóbr konsumpcyjnych wspomniałbym też o problemach pojawiających się z dostawami komponentów, a także z rosnącymi kosztami transportu. One też powodują, że inflacja konsumpcyjna może pozostawać na podwyższonych poziomach.
A proszę mi powiedzieć, jak wygląda tutaj w tym kontekście wzrostu cen energia elektryczna, a także koszty utrzymania mieszkań i domów. Tutaj również obserwowaliśmy taki trend wzrostowy. Tak, jeżeli chodzi o ceny surowców, to one są oczywiście wspierane przez ożywienie globalnej gospodarki. To z kolei przekłada się na wyższy popyt na między innymi na energię elektryczną, ale w przypadku energii elektrycznej dochodzą jeszcze inne czynniki, które są przede wszystkim regulacje klimatyczne. To one mają tak naprawdę w tym momencie decydujące znaczenie. Jeżeli spojrzymy sobie na ceny uprawnień do emisji CO2, które bardzo mocno podnoszą koszt produkcji, to w tym roku one, tylko w tym roku one wzrosły o blisko 50%. Tak silnie ten właśnie komponent wpływał na rosnące ceny, które też będą pod wpływem właśnie tych wyższych kosztów CO2 w najbliższej przyszłości. Czy ta najbliższa przyszłość też będzie w jakiś sposób determinowana tymi wzrostami opłat, które obserwujemy teraz na rynku. Też warto pamiętać, że te wpływy rosnących cen prądu częściowo były łagodzone przez działania rządu. W związku z tym tu też mniejsza determinacja w tym zakresie mogłaby spowodować przyspieszenie tego trendu wzrostowego. Zatem trend w Unii Europejskiej, który obserwujemy, polegający na coraz silniejszym zaostrzaniu restrykcji kierowanych przede wszystkim właśnie pod adresem firm emitujących dużo gazów cieplarnianych, no będzie zdecydowanie i to tak długoterminowo powodować utrzymanie tego trendu wzrostowego, jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej. A jeżeli chodzi, wracając do kategorii usług, gastronomia, restauracje i hotele, tutaj mieliśmy 6-procentowy wzrost. Czy po tym wielomiesięcznym lockdownie przedsiębiorcy nie będą chcieli sobie odrobić tych strat i nie będą właśnie podnosić cen w okresie wakacyjnym? Zapewne taki efekt będziemy widzieli. Na razie jeszcze trzeba poczekać na twardsze dane. Póki co, jeszcze niedawno zostały zdjęte restrykcje. W związku z tym od paru tygodni tak naprawdę przedsiębiorcy mogą działać bez tych dodatkowych reżimów sanitarnych. Natomiast spodziewać się można, że te rosnące koszty energii, również problemy w niektórych branżach ze znalezieniem pracowników, którzy zdążyli się przebranżowić w ostatnich miesiącach, będą wpływały właśnie na wyższy koszt po stronie producentów, a z drugiej strony konsumenci, którzy przez długi czas nie byli w stanie wydawać swoich pieniędzy, zgromadzić dużo oszczędności, będą skłonni zapłacić więcej za oferowane usługi czy produkty. To może sprzyjać właśnie wzrostowi cen w okresie wakacyjnym. A proszę mi powiedzieć, kwestia wynagrodzeń. Ostatnio notowaliśmy tutaj podwyżki wynagrodzeń. Czy ten wzrost podwyżek wynagrodzeń rekompensuje wzrost inflacji? Jak to wygląda w tej chwili? Jeżeli spojrzymy sobie na przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, to można tak powiedzieć, przeciętna płaca w ostatnich miesiącach rosła w tempie około 6% rocznie, a zatem jeżeli spojrzymy na wzrosty wielu komponentów inflacyjnych czy też innych aktywów, no to można powiedzieć, że ten wzrost był niższy, porównywalny, a zatem w ujęciu realnym płace utrzymywały się na w miarę stabilnym poziomie. Oczywiście tutaj w maju mieliśmy efekt statystyczny bardzo niskiej bazy odniesienia, w efekcie czego przeciętna płaca wzrosła o prawie 10%. Ale to jest takie wyłamanie się z tego trendu, o którym wcześniej wspomniałem, właśnie na skutek efektów statystycznych. Oczywiście jeżeli spojrzymy w poszczególne segmenty, w poszczególne branże, no to widać to zróżnicowanie. Niektóre branże zyskują więcej, płace rosną dużo szybciej niż średnia, w niektórych nieco wolniej, ale generalnie widać taki szeroki wzrost płac w całej gospodarce. Także w dużej mierze on rekompensuje właśnie rosnące ceny. A jak to będzie wyglądało w najbliższych kwartałach? Czy ten wzrost płac będzie nadążał za inflacją? Tak się można spodziewać, ponieważ inflacja najprawdopodobniej osiągnęła swój szczyt, czy osiąga swój szczyt, bo to nie jest jeszcze przesądzone, czy w czerwcu nie zobaczymy podobnego odczytu jak w maju. Przypomnę, to było 4,7% w ujęciu rocznym. W dalszej części roku zakładałbym niewielki spadek inflacji. Ona pewnie będzie się utrzymywała nieco powyżej 4%, co przy rosnących płacach w dotychczasowej dynamice powinno sprzyjać wzrostowi realnych płac.
A zatem zakładam, że realnie również płace będą rosły, mimo tego, że mamy tak silną inflację. A proszę mi powiedzieć, jak tutaj wygląda rynek nieruchomości. Tutaj mieliśmy, no, notujemy w zasadzie rekordy cały czas. Jaki wpływ tych wzrostów jest na właśnie wskaźnik inflacji? W przypadku Polski akurat ten pośredni wpływ cen nieruchomości, no bo one jako takie nie są wliczone w indeks CPI, to ten pośredni wpływ cen nie jest aż tak duży, jego waga jest relatywnie niewielka. Też jeżeli spojrzymy sobie na opłaty za wynajem, to one rosły w takim umiarkowanym tempie, około nieco poniżej 4% w ujęciu rocznym. A zatem z tej strony na razie nie widać jakiejś silnej presji na wzrost inflacji. Tu znacznie większe znaczenie mają ceny wywozu śmieci, które wzrosło 27% w maju w ujęciu rocznym, czy ceny energii elektrycznej, o której już rozmawiali, na poziomie 10% w skali rocznej. Tutaj też należy pamiętać o tym, że ta relatywnie niska dynamika wzrostu cen wynajmu wynikała również z tego, że upowszechnił się model pracy hybrydowej, co miało oczywiście negatywne przełożenie się na popyt na wynajem, w efekcie czego ta dynamika wzrostu cen wynajmowanych mieszkań nie była aż taka wysoka. Niewykluczone, że w kolejnych kwartałach jednak te obciążenia będą zdecydowanie wyższe. A proszę mi powiedzieć, wracając jeszcze do przełomu roku 2020-2021, tutaj eksport i produkcja przemysłowa dominowały, jeżeli chodzi o ożywienie gospodarcze. Teraz znosimy lockdowny. Jak to będzie wyglądało w przypadku konsumpcji i popytu wewnętrznego? Zakładałbym, że przy bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, przy wysokich oszczędnościach, które jak wspomniałem, nie były wydawane przez Polaków ze względu na nałożone restrykcje, zdecydowanie ten popyt wewnętrzny będzie się odbudował w najbliższych miesiącach. Natomiast jeszcze nie mamy takich pełnych danych, mamy dane takie wyprzedzające z kart kredytowych, które sygnalizują szybką odbudowę popytu konsumpcyjnego. Wydaje się, że wakacje powinny już przynieść taki trwały trend, który będzie zdecydowanie kontrybuował do wzrostu gospodarczego pozytywnie, będzie umacniał, będzie jednym z takich kół napędowych polskiej gospodarki w drugiej połowie roku. A jak w tej chwili wygląda u nas? Wiemy, że inflacja rośnie. Jak to wygląda na rynku europejskim, w Stanach Zjednoczonych i na rynkach azjatyckich? Generalnie tendencje są porównywalne. Również inflacja, podobnie jak w Polsce, na świecie jest zdeterminowana cenami surowców. Również mamy do czynienia ze wpływem cen regulowanych administracyjnie, sytuacją pandemiczną zmieniającą się, która też bardzo silnie wpływa na poziom inflacji. Rosnące ceny kosztu transportu czy problem z dostawami produktów, to zdecydowanie podbija inflację. Właściwie wszędzie, jeżeli spojrzymy sobie na wszystkie gospodarki, czy azjatyckie, amerykańskie, europejską, to widać, że inflacja bardzo mocno przyspieszyła w ostatnich miesiącach. Też mamy tutaj ten silny efekt statystyczny, o którym wcześniej wspomniałem w przypadku Polski. I oczywiście w przypadku różnych gospodarek te ostateczne poziomy nominalne są odmienne. Na przykład w Stanach Zjednoczonych inflacja w maju wzrosła do 5%, w strefie euro do 2%, w Chinach jest to tylko 1,3%. Czy w Szwajcarii 0,6%. To są odczyty po silnych wzrostach jednak inflacji w ostatnich miesiącach. Natomiast z punktu widzenia polityki pieniężnej jeszcze bym zwrócił uwagę na to, że bardzo istotne są powszechne oczekiwania na spadek dynamiki inflacji w kolejnych latach, co może implikować nieco mniejszą reakcję ze strony banków centralnych. No właśnie chciałem spytać się o banki centralne, bo tutaj Fed ostatnio zasygnalizował, pozostawił stopy na niezmienionym poziomie, natomiast zasygnalizował, że część członków amerykańskiej rezerwy przewiduje podwyżkę stóp procentowych już w 2022 roku. Jak to pana zdaniem będzie wyglądało? Wydaje się, że to jest już bardzo prawdopodobne. Bank centralny amerykański realizuje skup aktywów, czyli w dalszym ciągu angażuje się w niestandardową politykę pieniężną. Najprawdopodobniej w okolicach sierpnia, września zasygnalizuje możliwość tak zwanego taperingu, czyli ograniczenia skali skupu. W tym momencie bank centralny skupuje
120 miliardów dolarów aktywów, zarówno tych z rynku mieszkaniowego, MBS, jak i obligacji skarbowych. I panie Mirosławie, prawdopodobnie... musimy już kończyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Naszym bardzo, gościem dnia. Był pan Mirosław Budzicki, stratek w PKO BP. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejny wywiad gospodarczy.